Cześć, z tej strony Szmer. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą jazdę, naszym trampkiem. Ja przed chwilą tutaj zmieniłem koła, troszeczkę go naprawiłem, zatankowałem i możemy się udać w dalszą jazdę. Zapalamy naszego sprzęta, tak. I wyjeżdżamy stąd. Trochę im tu naśmieciłem, zostawiłem koła, ale no dobra, trudno. Trudno się ma. Jest nasza granica. Dokumenty, tak. Tworzymy szybkę. Bierzemy nasze paszporty i dajemy panu. Nic nie sprawdzają. Dobra, musimy na mapie wydeklarować naszą trasę. Ten pierwszy. Będziemy jechać teraz do granicy węgierskiej, czesko-węgierskiej. Także możemy tutaj palić sprzęta znowu i jedziemy dalej. Po drodze, jak coś się trafi, oczywiście zbieramy z jezdni. Kupiłem teraz łom specjalnie do tych niektórych skrzynek z fantami. Może się przydać. Ja tylko przypominam, teraz jesteśmy w Czechosłowacji. Jedziemy na granicę z Węgrami, ale nie przejedziemy jej, bo jeszcze ta gra nie udostępnia dalszej mapy. Nasz pan coś mruczy. Co ciekawe, w Czechosłowacji tutaj trasę będziemy mieć. O, teraz wjeżdżamy już na takie błoto. Także uświnimy naszego trampka. Później trzeba będzie go umyć. O, widzę właśnie, że są jakieś fanty. Także zatrzymamy się. A my podążamy do Sturowo, pan mówi. Łoma na wszelki wypadek. O, i tu jest właśnie skrzynka. Ja ją upuszczę. Weźmiemy łoma i teraz tutaj mamy kłódkę. Proszę. Mamy lekarstwa po 4 marki przy sprzedaży. Trochę słabo, no ale bierzemy. Tutaj mamy paczkę, którą też upuścimy i teraz dopiero możemy odkleić tą taśmę klejącą. I sznurek, ojej, sznurek 60 feningów. Ja na razie ten sznurek zostawię, a zobaczymy jeszcze co w tej skrzynce. Mamy chyba kabel, zdaje się. Dobra, pakujemy to, co mamy. Może kabel bardziej. Łom też już schowamy.
Ja nie zwróciłem uwagi na granicy tam. Wiesz, na tablicy są przekreślone artykuły, których nie możemy przewozić, bo jak nas skontrolują, to zapłacimy jakąś karę. Ale też nie zawsze kontrolują, czyli czasami przemyt się może opłacić. Tutaj nie ma żadnej ceny na tym opakowaniu kawy, no zobaczymy. Ładujemy póki co na fulla. Jak się trafi coś ciekawszego, to będziemy zostawiać na drodze po prostu. Okej. Jedziemy dalej. Tutaj te trasy są, jak deweloper pisze, generowane proceduralnie, więc każdorazowo inaczej ta sama trasa wygląda. No ale w Czechosłowacji tak czy siak się jeździ właśnie po takich o gruntowych drogach, także zaraz uświnimy naszego trampka. Dobrze by było, żebyśmy tutaj coś jeszcze po drodze spotkali, na drodze jakieś fanty. No tu jest jedna skrzynka. No, pana wzięło teraz na pogaduchy. Dobra. Już jakiś trampek uświniony. Pamiątkę. O, proszę. I dobieramy się do skrzynki, tylko musimy naszego dzielnego łoma wziąć i teraz dobrze. Fajki. O, fajnie, fajnie. Dobra, łoma chowamy. Aha. Zaczyna się, czyli kawę może. Fajki są w miarę drogie, więc lepiej jest kawę tutaj wywalić. Co, łom się teraz nie chce schować? No. Ładujemy, ładujemy. Przy sprzedaży 16 na paczce marasów, no nieźle. Dobra, chyba żeśmy wszystko wzięli. Łom jest, okej. No to pyrkamy dalej. Paliwko mamy, ale szykuje nam się naprawa pod maską. Jak dojedziemy do następnego miasta, to weźmiemy się za to. Chyba że nam się nie uda, no ale nie chcę się teraz zatrzymywać i zaglądać pod maskę. Zaraz zobaczymy. Cieszę się, bo trochę tych fajek mamy.
troszeczkę zarobimy kasiorki. W portfelu słabiutko, 48 ma raz. O. Też mamy skrzynki, tylko my już za bardzo nic tu nie weźmiemy. Nawet nie będę wysiadał, tracił na to czasu. I podążamy do Sturowa. Czyli na razie wychodzi na to, że mamy tylko trzy lokacje. Berlin to, gdzie jest nasze miasto. Gdzie jest nasz garaż, w którym startujemy. Później mamy Drezno, to jest ta pierwsza granica. I teraz dojeżdżamy do tego drugiego, do Sturowo. Granica z Węgrami. Tylko tej granicy nie możemy póki co przekroczyć. Na razie nie jest dostępna. Trampek dzielnie podąża. Offroad. Oho. Piszczy na gruncie, tak? O, cywilizacja znowu. Jesteśmy w Turowie. Zaraz za tym rondem. Bramy miasta. Na wprost jest granica z Węgrami. Po bokach mamy jakiś sklep. Tutaj mamy motel. Ale zjedziemy na dół, bo tam pod mostem będzie sklep. Taki motoryzacyjny. Nie mylić z dealerem tej lajki, bo tam się te upgrade'y kupuje. Tylko że próbowałem już kupić i dostaję paczkę, której nie mogę otworzyć i nie wiem, co z tym fantem zrobić. O, tutaj mamy sklep, o którym mówiłem, także tutaj zajedziemy i się zatankujemy. I ponaprawiamy. Kościół mnie do motelu ciągnie. A jeszcze maskę musimy otworzyć. Tak. I lejemy wachę. Dobra, mamy na fulla. Brama się zamknęła, bo jeszcze nie zapłaciliśmy za paliwo. Ja biorę już fajki na sprzedaż. 16 marek, 10 feningów za paczkę. No to nieźle. Trochę nastukamy. O, są skrzynki narzędziowe, bardzo dobrze. Na razie pozanosimy pani tutaj. Fajki.
Tylko trzy rzeczy możemy przenosić. Proszę bardzo. Bardzo dobre fajeczki. Aha, już leki też opchniemy. Leki cztery marazki tylko za sztukę, no trudno. No ale się opróżnimy, bo mówię, jak będą jakieś znajdźki znowu, to znowu zapakujemy do bagażnika. I to chyba wszystko póki co. To ja od razu troszeczkę tutaj ponaprawiam. Bardzo. I lecimy z tymi naprawami. Wszystko na fulla zrobimy. Tu masz gaźnik. Ok, jest na full. Spryskiwacz ok. Akumulator tylko jedno machnięcie. Zbiornik paliwa jest ok. Filtr powietrza. I silnik. No już zużyliśmy jeden zestaw do naprawy. Dobrze, że ich tu jest więcej, bo nie w każdym tym sklepie jest ich więcej. Aha. I się już coś dzieje. Może zapłacę póki co. A, już nie można wziąć, tak? To mamy problem. Najwidoczniej mamy problem, bo już nic nie możemy wziąć do ręki. Mimo, że mamy puste dłonie i nawet nie mogę wziąć portfela, żeby zapłacić. A to ci dopiero historia. No to nic. Na tym się dzisiejsza przejażdżka kończy, na odkryciu kolejnych bugów. Mam nadzieję, że deweloper coś z tym fantem zrobi. A ja zapraszam do oglądania następnych odcinków. Miejmy nadzieję, że bardziej pomyślnych i uda nam się ruszyć dalej w drogę. Cześć!